Witam tu Aristeo, opuszczający niegościnne tereny zamieszkane przez krasnoludy. Chyba dobrze idę, bo coś sobie przypominam to miejsce. No właśnie, tu jest jakaś armia, a tu chyba mieszka ten łobuz. Ale on niby nie jest taki silny, ale wiecie co? No, ja w sumie powinienem posiłki tutaj pouzupełniać. No, tu nawet by się przydało kogoś dodać. Uciekajmy! Tu pamiętam o was. O nie, nie! Nie ma lekko! Co, potraficie wejść na statek? A. Nic z tych rzeczy. Dobrze, co ja takiego mogę zrobić teraz? Bohater? Aha, tak. Postanowiłem, że jednak będziemy dążyli do tego, aby się tutaj przedostać, więc możemy zainwestować ten jeden punkcik. To trzeba będzie dopiero obadać, czy to ma sens. Na pewno chcę się teraz dostać tutaj, na Białe Wzgórze. Tak, a stąd wybierzemy się do... Wow, mogę mieć czwartego. No to wybierzemy się do... Chciałem do Atrixusu, ale w sumie i tu muszę. Czyli może... Albo nie będziemy najpierw Atrixus. Tym razem to ja tu już przybywam po dwie formacje, bo i demonologów potrzebuję, i demony. A właśnie, a kogo ja bym mógł tutaj mieć w rezerwie? Można by arcydemony, ale to nie jest taki super pomysł. Chociaż nie, to jest dobry pomysł. Kupić i zostawić w bazie. No wiecie, tam w schronieniu. Bo wtedy nie musiałbym tak często zaglądać do Helwedii. Także to może mieć sens. Tylko teraz nie pamiętam, ile to kosztuje taka formacja. A ja mam mało kasy. No nie, ale przesunąć możemy. Spróbuję zakupić trzech. Nie, znaczy czterech. Czyli tak. I tak. Teraz stąd do Helwedii. Pamiętam, że trzeba było zacząć od... O, właśnie od tego tutaj fioletowego miejsca. Tylko teraz gdzie? Gdzie to było? Tutaj. Czyli w prawo. Jeśli dobrze rozumiem. Tu. A, tym razem poczekamy. Ale to nie jest problem. Nadal niezwyciężeni. Może teraz. Pokaż, co tu masz. Ile? 6666 za jednego, no ale... Ale wydaje mi się, że są warci tych pieniędzy. Bierzemy. Aha, zaraz. Tu już prawie, że nikogo więcej nie będzie. To może wszystkich wykupię. Aha, nie mogę. Inaczej. Mogę, ale muszę to zrobić taktycznie. Powiedzmy, że... Tak. Teraz tu nic. Tutaj przerzucę. I teraz kupię wszystkich. Okej. Ale kasy mnie to trochę kosztowało. A zaraz, czy to byli ci? Nie, to jest ta słabsza wersja. Nie chcemy. Znaczy w sumie ja się mogę od razu przenieść, nie muszę tutaj wcale chodzić.
Bohater. Aha, no właśnie, do schronienia. A, chyba nic nie zrobiłem złego, bo tak sobie. Takie mam wrażenie, że coś nie kupiłem, ale. Ale chyba nie. Pewnie to wrażenie bierze się stąd, że po prostu tych jeszcze nie kupiłem. No właśnie. Teraz powinno być ok. Dobrze, a teraz musimy zrobić tutaj miejsce, powiedzmy, że duchy. Aha, ja muszę zrobić to taktycznie, czyli na początek tak, teraz tak, tak. I jednostka została zwolniona. Teraz tak, tak. O, aha, nie, to coś jeszcze jest nie tak. 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 I teraz nadwyżki mogę tu. O, i to ma sens. Aha, ja tutaj krasnoludkę przyprowadziłem. No tak, to musi pogadać tu. Przedstawiam was sobie, Blanchardzie. Oto duch mroku. Duchu. To inżynier Blanchard. Chyba tak się czyta jego nazwisko. Aha. Cieszę się, że mogę poznać tak słynnego inżyniera jak ty, drogi Blanchardzie. Mam nadzieję, że spodoba ci się w naszej przytulnej jaskini. Gratuluję także wszystkim uruchomienia działu inżynieryjnego w naszym schronieniu. Hurra! Oto mamy dział nowy. No właśnie, co się tutaj zmieniło? No to dobrze, wykonane zostało. Aha, doświadczenie, kasa. No ale dlaczego tak mało kasy? Ja przecież 100 tysięcy u niego zostawiłem. Co to jest 8800? To jest jakieś oszukiwanie. Dart, jesteś oszukiwany po prostu, no. Mhm. Czyli teraz już tu mamy. A co to tam jest? To było? Ja nie pamiętam. Pogadajmy. Dart. Dobrze spotkać znajomą twarz w nowym miejscu. Jestem teraz szefem działu inżynieryjnego i jednocześnie głównym projektantem. Jak ci się to podoba? To wspaniałe miejsce. Zaciemnione, wilgotne i zimne. Prawdziwy raj. Wszystko tu jest tak, jak lubię. Wyposażenie laboratorium stoi na wysokim poziomie. To sprzęt najnowszej generacji. Nie mam powodów, by narzekać. Ja się rozgadałem, a ty pewnie masz jakąś pilną sprawę. Co cię tu sprowadza? O właśnie, masz jakieś nowe towary? To już mam. Chyba, że chciałbym mieć drugie takie coś, ale nie, na razie nie. Plus 2 do obrony, plus 1 do odporności na ogień. To nie. Plus 2 do ataku, plus 1 do inicjatywy wszystkich mrocznych krasnoludów. A to będzie można przerobić krasnoludy na wersje mroczne. Wow. Plus 2 do intelektu, plus 5 na sekundę do szybkości odnawiania many na mapie ogólnej. Nie, to jest syf, nie chcę tego. Zobaczmy, może jakiś fajny quest. Lepsza obrona to właśnie to, czego potrzebują. Aha, ona ma fetysz na punkcie ataku, a on ma fetysz na punkcie obrony. Ten artefakt jest dla mnie ważniejszy niż obrona. Nie wiem, o co tu chodzi. Jak wolisz, wiesz, gdzie mnie szukać. Jeśli zmienisz zdanie, mogę zrobić dla ciebie coś jeszcze. Towary widziałem. O, jak mogę wam pomóc? Roboty mamy po pachy, ale rąk do pracy brakuje. Rozumiem, że mało który krasnoludzki inżynier zechciałby tu przyjść. Ale przydałoby się chociaż kilku pracowników, którzy potrafią utrzymać młotek w rękach. Co mam zrobić? Nawet jeńcy się nadadzą. Szybko nauczę ich kopać i wbijać gwoździe. Wszyscy na tym zyskają. Pomyśl, no tylko. Oni będą zadowoleni, bo pracownicy laboratorium otrzymują dodatkową porcję przy kolacji. My też będziemy zadowoleni, bo przyspieszymy budowy. Ty też będziesz, bo dam ci 10 kryształów z naszego skromnego depozytu w zamian za 100 jeńców.
przyprowadzę ci ich Brancharge. Ale nie, to chyba na razie zbieram jeńców, bo oni mi są potrzebni do takiego aczika. W tej chwili jeńcy są mi potrzebni do innych celów. Muszę już iść, Brancharge, do zobaczenia. Chodzi o to, że... No właśnie, tutaj zbieram. Wow, ale ja już tu dużo ich mam, tylko teraz... No ta ikonka jest tak niewyraźna, że nie wiem, czy to jest... Czy ich tu jest 623, czy 523. Ale w każdym razie niewiele brakuje i byśmy mieli dodatkowe plus 200 do dowodzenia. Na pewno warto będzie się tym zainteresować. To może mieć sens, dlatego to rozwijamy. Tutaj pewnie... Nie będziemy z nim rozmawiać. Nie wiadomo, co tam jeszcze mi jakieś takie życzenia zgłosi, że mam jej ten ziarenka kawy dostarczyć albo coś. Po co mi to? Poprawiona obrona, skończone ulepszenia. Od 0 do 5 schronienie. Jeśli poświęcisz jeden z wielkich artefaktów Netany, dział inżynierii będzie w stanie ulepszyć obronę twych wojsk. Wow! To może nie jest taki głupi pomysł, bo ja ich w ogóle nie wykorzystuję. I jeszcze nagroda w doświadczeniu. Ale zaraz, bo to jest poprawiona obrona, prawda? To czyli musiałaby być też... O, ulepszony atak. To czyli ona może mi ulepszyć atak, ale kosztem poświęcenia jednego z tych artefaktów. Albo raczej... 5 artefaktów? Bo podejrzewam, że będę musiał... Albo nie, może... No nie wiem, to trzeba po prostu przetestować. Wracajmy po statek. Właściwie czy ja muszę po statek wracać? A, dobra, nie bądźcie. Na białej skórze. Dziękuję wszystkim za obejrzenie odcinka. W kolejnym pewnie znajdziemy jakiegoś godnego przeciwnika i pobijemy go.